Nowy Bioshock nie będzie ani prequelem, ani sequelem. To zupełnie nowa, oddzielna historia. Ale na razie nie chcemy mówić, w jaki sposób łączy się z poprzednimi grami. Gracz wciela się w rolę Bookera DeVita, byłego agenta Pinkertona, który wyrusza do latającego miasta Columbia, aby odnaleźć tam kobietę o imieniu Elizabeth. Postać, którą widzicie za mną, to Songbird, takopodobny robot, który pilnował Elizabeth i nie bardzo podoba mu się fakt, że została uwolniona. Celem Bookera jest wydostanie się z miasta razem z kobietą i powrót na Ziemię. Elizabeth to nasza towarzyszka i pomocnik. Posiada moc kontrolowania rozdarć w czasoprzestrzeni. Widzą je wszyscy, ale tylko ona potrafi na nie bezpośrednio wpływać. Póki Elizabeth ma zapas mocy, Booker może ją poprosić o to, by wpłynęła na jakieś rozdarcie. Nie na wszystkie, bo na to nie starczy jej sił, więc gracz będzie musiał podejmować taktyczne decyzje, czy potrzebuje pomocy, czy też nie. Czasem będzie to dodatkowa osłona, nowa broń, czy nawet drzwi, które otworzą zupełnie niespodziewaną drogę do celu. Columbia to latające miasto, które powstało na początku XX wieku, na fali amerykańskiego idealizmu. Miało pokazać światu, jak wspaniałym i nowoczesnym krajem jest Ameryka, jak ciężka praca i idee mogą stworzyć coś zupełnie wyjątkowego. To nie będzie gra z otwartym światem, w którym zmienia się pogoda i cały czas dzieje się coś innego. Historia będzie liniowa, a wybory podporządkowane nadrzędnej narracji. Tak jak w każdej dobrej opowieści, ważną rolę będą grały uczucia pomiędzy bohaterami. Nie chcemy, by postacie były dwuwymiarowe, mają mieć w sobie głębię i przekazywać jakieś treści. Gracz będzie korzystał z mocy nazywanych wigorami. Ostatnio pokazaliśmy moc nazywaną Stado Wron, Murder of Crows. Na E3 prezentujemy natomiast Bucking Bronco, czyli wierzgającego Mustanga. Moc, która wybija przeciwników zza osłon. Nie chcę zdradzać, jakie inne wigory znajdą się w grze, ale będzie ich dużo. Walka, eksploracja, odkrywanie i rozmiary świata w Infinite będą dość podobne do tych z Bioshocka. Dopracowaliśmy działanie sztucznej inteligencji i dodaliśmy też wiele nowych rodzajów broni. W Irrational Games bardzo skupiamy się na detalach. Uwielbiamy grzebać przy drobnych szczegółach, dzięki którym miasto wydaje się żywsze. Bardzo nam zależy na tym, by świat gry miał swoją historię i tworzył odpowiednie tło dla opowieści. Narrative spaces and exploration spaces.